Cześć, witaj na kanale Gotuj jak As, z tej strony Maciek, a dzisiaj naprawiamy robota kuchennego KitchenAid. No i mój robot przestał działać, ja domyślam się co zrobiłem źle, przeładowałem misę za dużą ilością ciasta, przez to obciążyłem mechanizm. Natomiast nim zacznę swoją naprawę, powiem wam kilka usterek, które skutecznie mogą unieruchomić ten model, a są proste w naprawie. Numer jeden są to szczotki, znajdują się one tutaj, pod tym czarnym korkiem. Po wykręceniu, nazwijmy to, tej śruby czy też korka, naszym oczom ukażą się szczotki. Wyglądają one tak, pokażę w drugiej kamerze. Moje jeszcze są w dosyć przyzwoitym stanie, w sensie, że mają zapas. Kiedy są bardzo małe, mogą skutecznie unieruchomić robota. Objawia się to tym, że jednego razu robot działa, a drugiego dnia już po prostu może przestać działać. Takie szczotki, jest to niedrogi koszt, około 40 zł i można je bardzo prosto zmienić samemu. Tak jak pokazałem, odkręcamy tą śrubę. Druga rzecz, którą robimy podczas instalacji nowych szczotek, warto użyć latarki, zaświecić sobie do środka, ponieważ w jednym miejscu jest wyżłobienie, które należy poprawnie zainstalować. Jeszcze świecę sobie. Tak, wkładam tak jak przewidział producent. Szczotki są z dwóch stron i jeżeli faktycznie twój robot przestał działać z dnia na dzień, często gęsto mogą to być same szczotki. Prosta wymiana, jak widzisz, z dwóch stron oczywiście, i robot skutecznie zacznie działać. Drugie najczęstsze usterki dotyczące tego modelu dotyczyć mogą układu elektrycznego, mianowicie sam kabel mógł zostać uszkodzony poprzez zbyt mocne szarpnięcie lub płytka sterująca, która znajduje się z tyłu, też mogła ulec awarii. Nie jest to droga naprawa, płytka kosztuje około 100 zł na datę publikacji tego filmu i po rozkręceniu robota możemy ją w zupełności sami wymienić. Nie wymaga to większej umiejętności, jedynie odrobiny czasu. Trzecia dosyć drastyczna usterka dotyczy silnika. W momencie, kiedy podczas pracy wydobył się dym z robota, jest to najgorszy scenariusz. Oznacza to, że uszkodzeniu uległ sam silnik i wtedy mówimy już o kosztach około 1000 zł. I w przypadku modeli takich jak szczególnie Classic warto po prostu zastanowić się może nad kupnem nowego. Jeżeli natomiast mamy Aristana w jakimś pięknym kolorze, który nie wiadomo ile kosztował i znacie serwisanta, który to zrobi dobrze, rozważcie to sami. Ok, ale co stało się u mnie? W moim robocie, tak jak mówiłem, nastąpiło przeładowanie, zresztą świadome z mojej strony, i wewnątrz tego mechanizmu jest taka zębatka, która jest z nylonu. I jest to jedyny element w mechanizmie plastikowy czy też nylonowy służący temu, żeby zapobiec zepsuciu pozostałych części w przypadku przeładowania misy. Objawia się to w ten sposób, że mój robot po podłączeniu wydaje bardzo nieprzyjemne dźwięki. Oto prezentacja. Akurat potrafił wydawać gorsze dźwięki, ale jak to mówią, wadliwy sprzęt działa tylko poprawnie w obecności serwisanta. Ja oczywiście nie jestem serwisantem, co mogłoby sugerować AS w skrócie autoryzowany serwis, ale kanał jest typowo kulinarny, natomiast naprawa jest na tyle prosta, że poradzimy dzisiaj sobie z nią sami. A więc, aby dostać się do wnętrza robota, musimy zdemontować śruby, które znajdują się tutaj pod spodem. Są one na płaskim, znaczy inaczej, one są kwadratowe, ale można je odkręcić płaskim śrubokrętem. Więc jeżeli dopasujemy odpowiedni śrubokręt, nie są one zakręcone zbyt mocno i ich demontaż nie powinien być naprawdę trudny. Może obrócę trochę tutaj, żeby pokazać. Mówimy o tych śrubach. Więc najpierw odkręcamy te śruby. Cztery sztuki, o ile się nie mylę. Jeszcze jedna z tej strony.
okej. Jedna ze śrub ma podkładkę i nie jest to błąd. Amerykanie po prostu są na tyle oszczędni, że używają jedną tylko podkładkę w razie czego, gdyby miała się sama odkręcić. Także korporacyjna oszczędność na każdym kroku, co nie znaczy oczywiście, że sam robot jest zły, bo jest bardzo solidną maszyną, którą używałam nawet w profesjonalnych kuchniach i naprawdę nie mogę narzekać. Ok, teraz tutaj z tyłu jest zabezpieczenie, nazwijmy to, tej ozdobnej listewki metalowej, które też odkręcamy na dwie śruby. Dobra, śrubka uciekła, zaraz będę musiał znaleźć. Listwa jest nieco ostra, trzeba uważać, ale demontuje się ją naprawdę łatwo. Z listwy już nie ma. Tu już będąc w tym miejscu możemy odkręcić górną śrubę. Zabezpiecza część motoru, czy też silnika. Ok, dobra. Na tym etapie tutaj smar wydobywający się nie jest wadą. Zobaczycie zaraz dlaczego się on wydobywa i jakie ilości jego są. Ok, ja podniosę śrubkę i wracamy do demontażu. Moim zdaniem najbardziej nie tyle trudna, co nazwijmy to upierdliwa część tej naprawy. Mianowicie trzeba wybić bolec tutaj, który znajduje się zabezpieczający mechanizm. No i w tym celu trzeba po prostu dopasować sobie sprzęt. Najlepszy byłby oczywiście taki kołek profesjonalny, który to wybije. Ja użyję końcówki imbusowej, która mniej więcej pasuje w ten kształt. Spróbuję może z samym metalem, żeby nie amortyzować tej siły. Ok, czyli jednak kawałek metalu i wtedy możemy oczekiwać sukcesu. Jak widzicie, bolec tutaj, zaraz może w tej kamerze pokażę, bolec wyszedł. Jeszcze troszeczkę go wypchnę. Dobra. Mam już bolec. To oznacza, że ten mechanizm jest zwolniony. Teraz kolejna część naprawy, która znowuż będzie wymagała nieco siły, może być więcej sprytu. Postaram się tu znaleźć jakieś miejsce, gdzie mogę zablokować. Dobrze, mam jeden punkt, w którym zablokowałem. I teraz zrobię to samo z drugiej strony. Albo z tej, skoro i tak tutaj ładnie się blokuje. Dobra. Czyli tutaj stawiajcie śrubokręty. Jest tutaj taka pewna podkładka, która pozwoli wam oprzeć i zdjąć. Jesteśmy na tym etapie. Dobrze, ja skorzystam z większej ilości światła. Dobrze, więc teraz jesteśmy na etapie, na którym zdjęliśmy metalową osłonę i tu znowuż naszym oczom pojawia się 5 czy też 6-5 śrub, które będziemy musieli zdemontować. Ale to możemy zrobić zaraz po zdjęciu tego elementu. Czyli tak, w miejscu gdzie są śruby wkładam śrubokręt numer 1. Proszę, żeby było widać. W drugim miejscu też i podważam. Proszę bardzo. Tutaj zdjęliśmy ten tryb. Ok. I teraz jest 5 śrub, które odkręcamy. I znowuż śruby są
kwadratowe, natomiast one zazwyczaj nie są mocno przykręcone i płaski śrubokręt, który dopasuje się w ich wnętrze, poradzi sobie z tym. Dobrze. Na tym etapie będziemy mogli ściągnąć górną część, czyli obrócę robota z drugiej strony, żeby było lepiej widać. To jest też etap, na którym można śmiało założyć rękawiczki, ponieważ ilość smaru, jaka jest wewnątrz mechanizmu, jest szokująca. Dobrze, kolejne podejście podważania. Zaczynam już mieć wątpliwości, czy jeszcze nie ma jakiejś magicznej ukrytej śruby, ale widzę, że nie. Na szczęście. Dobra. Voilà. Udało się. Tak wygląda ten mechanizm. Takiej ilości smaru znajdziemy wewnątrz. A teraz element, któremu pomogłem się zużyć, nazwijmy to tak, to jest ta plastikowa zębatka. Tutaj widać zużycie, które powoduje przeskakiwanie na zębach. Czyli tu cała jest dobra. Natomiast tu ten fragment, postaram się przybliżyć, żeby było widać, został uszkodzony. I jest to, ten element celowo jest zrobiony z nylonu, po to, żeby zapobiegać zużyciu innych mechanizmów w przypadku przeciążenia. Kupiłem nową część, może tylko od niej ją oderwałem. Nie podoba mi się natomiast gęstość zębów w nowej zębatce. Chyba, że może jestem przewrażliwiony. Albo kolor wpływa na to, że jest to troszeczkę inne w odbiorze. Trudno mi teraz ocenić. Część kupiłem jako oryginalną. Producentem jest Whirlpool. Ok. Więc teraz musimy dojść do tego trybu, czy też zębatki. Tutaj przyda się jakiś pojemniczek, z racji tego, że wszystko jest dosłownie utopione w smarze. Widzę tu trzy śruby, na które jest to przykręcone. Zaraz chwila prawdy, czy zamówiona część, która była dokładnie zweryfikowana przeze mnie, jest tą samą częścią. Bo z tym też różnie bywa. Nie będę, powiedzmy, sugerował się kolorem, bo to nie jest najważniejsze, natomiast wydaje mi się, że układ tych zębów w tym kole jest troszeczkę inny. Dobrze, więc teraz mam to przy sobie. Nadmiar tego smaru zostawię sobie tutaj. I zostałem teraz z tą oto częścią, w której będę musiał zmienić te koło zębate. I też muszę przyjrzeć się temu mechanizmowi, ponieważ podejrzewam, że jak w poprzednim przypadku, jest on zabezpieczony na zasadzie bolca. Więc zaraz do Was wrócę, tylko obejrzę te cudo. Dobra, wszystko wskazuje na to, że po raz kolejny mamy do czynienia tutaj z bolcem, którego należy wybić. Tak przynajmniej wskazuje manual, który zamieszczę oczywiście w opisie pod filmem. Tak on tutaj wygląda. No to jedziemy po raz kolejny. Wziąłem małą nasadkę, czy też bita imbusowego. Postaram się go wybić.
tutaj taka dobra wiadomość, poszło dużo łatwiej niż w przypadku poprzednim. A więc pin jest wyjęty w tej chwili i widzę, że już teraz powinno być łatwiej. A więc wybijemy resztę. Dobrze, w ten oto sposób, jak tutaj widać na załączonym obrazku, zwolniliśmy zębatkę z podkładką. Teraz jest czas, żeby ją oczyścić i porównać, czy jest ona podobna do naszej. Dalej mam dziwne wrażenie, że troszeczkę się różni. Mimo że odrobiłem pracę domową i dobrze wpisałem numer seryjny, producent jest ten sam, jest to Divo Whirlpool. Natomiast może być to efekt tego, że kolor biały powiększa wizualnie rzecz. Dobrze, więc zajmiemy się teraz ponownym montażem. Dobrze, podkładki są nasadzone. Teraz trzeba tylko dopasować otwór, który zamkniemy bolcem. A więc teraz dopasowujemy otwór do bolca oraz wysokość. Też jeszcze tylko upewnię się, że zębatka jest w właściwej pozycji, tak? Tak jak mówiłem, na szczęście ten bolec dużo łatwiej zainstalować. Dobrze, bolec jest zainstalowany. Niekiedy spotkacie w internecie zębatki, które wykonane są z metalu, natomiast odradzam je, mają one być formą trwalszych zamienników, natomiast producent celowo przewidział tutaj zębatkę właśnie z nylonu po to, żeby się zużywała w wypadku uszkodzenia. A więc teraz nie zostaje już nic innego, jak zrobić odwrotność do montażu, czyli zamontować wszystkie rzeczy i sprawdzić, czy nasz robot działa tak, jak powinien. Ok, nasz robot jest złożony, teraz pora na test silnika. Super, uporczywy dźwięk zniknął, robot działa tak jak powinien, od nowości, wymiana zębatki okazała się skuteczna. Chciałem tylko dodać, że zębatka była oryginalna, także moje podejrzenia i obawy co do nieoryginalności były zbędne, różniła się jedynie kolorem. Za zębatkę dałem 60 zł, także koszt naprawy niewielki. Jeżeli macie jakieś problemy z tym modelem robota lub innym, napiszcie w komentarzu, może razem coś podziałamy. A póki co ja wracam cieszyć się ze sprawności mojego robota i zrobić jakiś chleb, który zobaczycie na kanale. Także trzymajcie się, hej!